Kampanie reklamowe Shopee budzą wiele emocji. Czy to przypadek, czy może przemyślana metoda na szybkie wypromowanie marki? W tym odcinku przedstawię Ci moją analizę i spojrzenie na kampanię reklamową firmy Shopee. Sprawdzę, dlaczego reklama jest tak popularna, jakie techniki reklamowe zostały użyte w przykładowych spotach i jak Ty, dzięki mojej analizie, możesz poprawić swój warsztat marketingowy i przygotować lepsze kampanie. Dlatego oglądaj do samego końca i jeżeli ciekawi Cię ten temat, zasubskrybuj mój kanał. Na starcie zaznaczę, że film nie jest sponsorowany i w żadnym wypadku nie jest to współpraca komercyjna. Jest to po prostu mój pomysł na ciekawy format odcinka, z którego dowiesz się więcej na temat tego, jak różne firmy robią skuteczny marketing. Dlatego pamiętaj, celem przede wszystkim takiej serii i tego materiału jest przedstawienie mojej prywatnej opinii na tematy zakulisowe kampanii, które na pierwszy rzut oka nie zawsze są widoczne dla każdej osoby, która taką reklamę ogląda. Chociaż często płyną z niej bardzo ważne lekcje biznesowe. I to właśnie o tych lekcjach biznesowych chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć. Shopee to singapurskie przedsiębiorstwo działające w branży e-handlu. Platforma jest częścią Sea Ltd. Usługi Shopee są dostępne już w kilkunastu krajach. Na przykład właśnie w Singapurze, w Tajlandii, w Wietnamie czy Brazylii. A niedawno firma też wręcz szturmem wdarła się na polski rynek i zrobiło się o niej głośno za sprawą ich kreatywnych akcji marketingowych. W momencie nagrywania tego właśnie odcinka pojawiły się dwa spoty reklamowe firmy. Najciekawsze jest to, że sama akcja budzi wiele emocji. Od śmiechu, radości, pośpiewania pod nosem reklamy, aż po żarty czy może nawet niechęć. W internecie można na przykład wyszukać hasło wkurzające reklamy Shopee czy strony, które poruszają temat typu czy Was też wkurza reklama Shopee? Ale to nie oznacza absolutnie, że taka reklama nie ma zwolenników. Wręcz przeciwnie. Wielu osobom ta reklama bardzo przypadła do gustu i jest o niej naprawdę głośno, o całej tej kampanii. Bo właśnie o to chodzi, by budzić emocje. Może Shopee chce, aby odbiorcy takich reklam właśnie rozmawiali o nich w codziennym życiu, a w efekcie końcowym weszli na ich e-sklep i po prostu dokonali zakupu. Moim zdaniem ten efekt dla firmy udało się niewątpliwie wywołać. A sama kampania reklamowa zaprojektowana przez ich zespół marketingowy prezentuje się bardzo solidnie. Zresztą, jak powiedział Michał Dmoch, który jest marketing campaign lead w Shopee, oto jego słowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z telewizyjnego debiutu reklamowego naszej marki w Polsce. Podobnie jak na innych rynkach, na których wykorzystaliśmy motyw ze znanej i lubianej przez dzieci piosenki Baby Shark, również w Polsce spotkaliśmy się z komentarzami, że kampania wyróżnia się, jest chwytliwa i ma wiralowy potencjał. Widząc te różne opinie, przyjrzyjmy się kilku założeniom strategicznym, które przyjął sztab marketingowy firmy Shopee do realizacji swoich kampanii reklamowych. Trik numer jeden to jest przedstawienie odpowiedniego czasu i odpowiedniego wydarzenia. Czy zauważyłeś, że pierwszy duży spot reklamowy Shopee pojawił się chwilę przed majówką, a drugi bazował na stworzonym wydarzeniu wielkiej darmowej dostawy? Jak myślisz, czemu pierwsza reklama pojawiła się akurat w tym terminie? Zastanów się przez chwilę. Czy to jest przypadek? Absolutnie nie. Wybranie odpowiedniego czasu na mocną akcję promocyjną jest bardzo ważne. A jak na pewno wiesz, chwilę przed majówką Polacy szykują się do wielkich majówkowych wyjazdów. Jest to niewątpliwie czas, w którym chętniej sięgamy po gotówkę do naszych portfeli. I teraz zobacz, idąc tym tropem, zastanów się, które okresy w ciągu roku są sprzyjające dla Twojej grupy klientów, kiedy oni chętniej sięgają po gotówkę do swoich portfeli. Takie okresy to mogą być na przykład Black Week,
Cyber Monday, święta, ale również na przykład walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Dzień Matki, Dzień Ojca czy majówka. A nawet pierwszy dzień lata. Założę się, że u Ciebie w biznesie jest wiele okazji w ciągu roku, w których to Ty również możesz przygotować akcję promocyjną, bazującą właśnie na wydarzeniach. Po prostu poszukaj takich wydarzeń, takich możliwości stworzenia akcji, stwórz swój własny kalendarz promocji, a potem te promocje regularnie egzekwuj. Trik numer 2 – odbiorca i jego sytuacja życiowa. Zwróć uwagę, że zarówno reklamy majówkowe, jak i reklamy, w których widzimy znanego polskiego artystę Sławomira, to są reklamy, które jasno pokazywały, kto jest grupą docelową tych reklam, kto jest ich odbiorcą. I nie ma tutaj absolutnie mowy o jakiejś przypadkowości czy spontanicznym działaniu. Osoby przedstawione w reklamach, popatrz na ich wiek oraz ich sytuację życiową, są w pełni przygotowane, przemyślane i zastosowane w świadomy sposób. Zwróć uwagę, że w pierwszej reklamie na początku mamy matkę i dziecko. Popatrz na ich wiek. W kolejnej scenie mamy większą rodzinę, może też zostali dodani znajomi, może sąsiedzi. Zostało to zrobione w celu przedstawienia dowodu społecznego. Na kolejnym kadrze widzimy większą grupę ludzi w całym przekroju wiekowym. Dlaczego tak to zostało zrobione? Aby poszerzać grupę docelową oraz wiek poszczególnych odbiorców. I co jest ważne, kolejność takich działań nie jest przypadkowa. Teraz przyglądając się drugiej reklamie, zobacz, że mamy do czynienia z pięknym przedstawieniem młodych osób na koncercie jako grupy docelowej. Tym razem to nie jest ani rodzina, tylko są to single, są to grupy znajomych, pokolenie niewątpliwie młodych osób, które poszukują okazji. I teraz określenie grupy odbiorców, ich wieku i tego, jak się ubierają, gdzie spędzają czas, w jaki sposób ten czas spędzają oraz jak wygląda ich otoczenie, jest to działanie kluczowe do tego, aby reklama czy cała kampania reklamowa generowała dobry efekt. Koniecznie zwróć na to uwagę w swoich kampaniach reklamowych. Zwróć uwagę, czy również wykonujesz takie działanie świadomie. Odbiorcy dużo lepiej reagują na reklamy, jeżeli widzą w nich ludzi podobnych do siebie oraz podobne otoczenie, czy nawet detale zastosowane w tym otoczeniu. Im większe odwzorowanie takich elementów znajdzie się w Twojej reklamie, tym większa skuteczność i większa szansa na to, że akcja po prostu zakończy się powodzeniem. Kolejny fajny trik zastosowany w reklamie to jest trik problem-rozwiązanie. W każdej z omawianych reklam możemy zobaczyć zastosowanie tej techniki marketingowej. Technika przedstawienia problemu, a potem pokazania rozwiązania bardzo fajnie przyciąga uwagę odbiorców. W przypadku naszym zauważ, że problemem jest zbliżająca się majówka, w której mamy nieprzygotowaną mamę i córkę do spędzania tej majówki. Z kolei rozwiązaniem jest e-sklep z aplikacją na telefon, na której znajdują się wszelkie potrzebne produkty, aby ten problem rozwiązać. Dodatkowo też można zamówić produkty, korzystając chociażby z darmowej dostawy, co jest oszczędnością, a dostępne są produkty od złotówki, co tworzy niewątpliwą okazję. Idąc tym tropem, zastanów się, jak u Ciebie możesz zastosować właśnie tą technikę marketingową. Posłuchaj, jakie problemy mają Twoi odbiorcy, Twoi klienci na produkty czy usługi. Jeżeli nie wiesz, jakie to są problemy, po prostu zadzwoń do tych klientów albo porozmawiaj z nimi i zapytaj, z jakimi problemami czy bolączkami zmagają się w swoim codziennym życiu czy życiu zawodowym. Wtedy na pewno będziesz w stanie otrzymać taką informację, stworzyć całą listę takich problemów, a następnie, bazując na liście tych problemów, zastanów się, jakie rozwiązania możesz zaproponować na te poszczególne problemy. Mając problemy i rozwiązanie, jesteś w stanie przygotować treść spotu reklamowego, czy grafiki reklamowej, czy treści w social media i konsekwentnie egzekwować tą technikę w swoich kampaniach reklamowych. Stosując ją skutecznie, jesteś w stanie poprawić wyniki swoich działań marketingowych. Kolejna bardzo fajna technika to jest połączenie tego, co znane dla odbiorcy, z tym, co nieznane. Czy zastanawiałeś się, dlaczego firma Shopee przyjęła strategię stosowania znanych, po pierwsze, podkładów muzycznych lub umieszczania znanych osób w swoich reklamach? Absolutnie to nie jest przypadek. Za każdym razem, gdy wprowadzana jest nowa marka na rynek, to tak naprawdę marka spotyka się z dwoma opcjami. Odbiorcy tego rynku mogą zaakceptować markę, od razu obdarzyć ją dobrymi emocjami, lub marka może zostać odrzucona przez
co jest potencjalnych klientów w ich świadomości. Więc co możemy zrobić, żeby zwiększyć nasze szanse jako firmy do tego, aby wywołać efekt akceptacji? Nasz mózg działa w taki sposób, że dużo łatwiej zapamiętuje i akceptuje to, co jest mu w jakiś sposób znane. Łatwiej też skupia na tym swoją uwagę. A jeżeli dodamy do tego elementy na przykład rozrywki i zaangażujemy go, a przy okazji przemycimy to, czego ta osoba nie zna, czyli na przykład nową markę, nowy produkt, nową usługę, to dużo łatwiej jest wywołać efekt, w którym nasz odbiorca pomyśli sobie, że nasza marka jest fajna i zacznie o niej mówić. Dlatego też marki chętnie stosują znane na przykład podkłady muzyczne czy znane osoby w swoich reklamach. Czy w tym przypadku udało się wywołać efekt zapamiętania marki dla firmy Shopee? Tak, niewątpliwie, bo niezależnie od tego, czy ktoś lubi daną muzykę, daną melodię czy danego artystę, to wiele osób po prostu zaczyna o tym rozmawiać. I o to właśnie chodzi w całej kampanii reklamowej. Aby odbiorcy mówili o danej marce, aby oswajali się z nią i z czasem zaczęli korzystać z jej produktów czy usług. Kolejnym bardzo ważnym trikiem jest to, aby przekazywać informacje naszym odbiorcom, ale nie tworzyć przesady. Reklamy, które stworzyła firma Shopee, jak zauważysz, przekazują pewne konkretne informacje dotyczące tego, jak korzystać z platformy czy co na niej się znajduje. Te informacje jest bardzo łatwo zapamiętać, ale oczywiście nie ma przesady. Na przykład można zapamiętać, że Shopee to jest platforma do zakupów online, można zapamiętać to, że się robi łatwo zakupy, że się robi je wygodnie ze smartfona, że na platformie znajdziemy wiele atrakcyjnych produktów w atrakcyjnych cenach, że na przykład znajdziemy możliwość gwarantowanej dostawy lub zwrotu pieniędzy. I zwróć uwagę też, że w każdej reklamie są podawane konkretne daty. Bardzo ważne jest o tym pamiętać. Wszystkie użyte elementy nie są przypadkowe. Na przykład określenie w czasie dostępności danej okazji zwiększa bardzo mocno prawdopodobieństwo podjęcia tak zwanego impulsywnego działania poprzez potencjalnych klientów. Brak określenia na przykład daty i nie mówienia jej w reklamach może sprawić, że odbiorcy chętniej będą odkładali podjęcie decyzji o działaniu na później. Wtedy istnieje duża szansa, że szybko zapomną o danej akcji marketingowej, o danym produkcie, usłudze i po prostu z niej nie skorzystają. Dlatego tworząc swoje spoty reklamowe czy kampanie na social mediach, zastanów się, jakie najważniejsze informacje Ty możesz przedstawić w swoich reklamach, ale pamiętaj, nie przesadzaj z ilością informacji. Najlepiej w jednej reklamie jest przekazanie jednej, dwóch, może trzech ważnych informacji. Unikaj błędów, w którym chcesz przekazać jak najwięcej informacji w jednej reklamie. Bardzo często widzę, że osoby popełniają właśnie ten błąd. Dlatego lepiej zaplanować kilka reklam, w których użyjesz od jednej do trzech najważniejszych informacji na temat Twojego produktu czy usługi. Choć sukces kampanii reklamowej i całego biznesu firmy Shopee będziemy mogli ocenić po kilku latach, to pomimo nietypowej formy kampanii reklamowej, która ewidentnie idzie w kierunku rozrywki i pokazywania tego, co jest znane dla osób, jak widzisz, płynie spora wartość edukacyjna, która przede wszystkim może poprawić Twój warsztat marketingowy. Daj znać, co sądzisz o kampaniach reklamowych tej firmy w komentarzu. Napisz, czy podobały Ci się reklamy oraz czy podoba Ci się pomysł na taki format odcinków. A ja serdecznie dziękuję za możliwość przeanalizowania kampanii reklamowych firmy Shopee. Uważam, że sztab marketingowy robi tam naprawdę świetną robotę.